Witam Was bardzo serdecznie. Dzisiaj powiem kilka słów o takim kobiecym rozeznawaniu dalszej drogi w życiu tego, co dalej powinno się robić poszukiwaniu swojego flow, jak tego szukać. I jest ten czas pandemii, jest ciągle ten czas kryzysu, gdzie dużo się zmienia. I Faktycznie wiele osób ma problemy, musi coś zmienić w swoim życiu, że nie wszystkie, w takim znaczeniu, właśnie, że nie wszystkie biznesy też funkcjonują. No i to pytanie, co dalej robić w swoim życiu, dziś jest jeszcze bardziej aktualne. Ale zarazem jest to fajny czas, dlatego że po części jesteśmy też tak wypychane do szukania i do próbowania też nowych rzeczy. I powiem tutaj z mojego własnego też doświadczenia, jak kobieta powinna szukać tej drogi. Bo tak po męsku, kiedy przychodzą problemy, to chcemy zakasać szybko rękawy i ten problem rozwiązać. Stawić czoła problemowi i wygrać, i rozwiązać go. Przeciwdziałać szybko tu i dziś, postawić sobie też może jakiś cel. Natomiast kobieta ma to do siebie, że chciałaby działać w takiej łączności ze swoim sercem, z tym, co rzeczywiście ona ma zrobić. I nasze życie, nasz taki proces życiowy. Właśnie tym się różni od, od mężczyzn, że. My delektujemy się życiem, tym procesem życia i jesteśmy tymi, które bardziej przyjmują. I pierwsze co, to należy sobie powiedzieć, że takie życie, jakie dziś jest, jest dobre. Nawet jeżeli jest tam problem, to nie znaczy, że natychmiast trzeba go rozwiązać, trzeba mu przeciwdziałać, trzeba mu zaradzić. I to pierwsze, co kobieta. Warto, żeby sobie tak odpuściła po prostu. Właśnie sobie odpuść tą konieczność rozwiązania tego problemu, może nawet tego dylematu, gdzie ty masz teraz iść, być, żyć i co robić. Pozwól sobie na to, żeby doświadczyć życia takiego, jakie jest, może nawet z cierpieniem, z jakimś brakiem, z problemem tu i dziś. Pozwól sobie zrozumieć najpierw to, że ten problem jest jakąś częścią życia i że zostanie on rozwiązany, i nie wiesz kiedy, ale kiedy już ten czas Twojego życia się zmieni, to będziesz widzieć sens tych wszystkich wydarzeń. I kiedy przychodzi takie pytanie: OK, co ja mam dalej robić? to zadaj je światu rzeczywiście, zadaj to pytanie światu, ale nie szukaj tak odpowiedzi za wszelką cenę. Nie wysilaj się, żeby usłyszeć to. Po prostu zajmij się dniem dzisiejszym, twoimi sprawami, tym, co masz do zrobienia tu i teraz i staraj się przyjmować życie dziś z tą niepewnością, z tą tajemnicą, takie, jakie ono jest. I zapewniam cię, że przyjdzie taki moment... Przyjdzie taka chwila, kiedy nagle będziesz miała to lśnienie, kiedy przyjdzie to światło. Najczęściej ono przychodzi właśnie w momencie takim niespodziewanym, ale ty wewnętrznie wtedy widzisz to połączenie, że to to. Jest to ten moment tego, takiego pragnienia, że tak, rzeczywiście tego bym najbardziej chciała, że to mnie gdzieś pociąga, że to mnie kręci, że tutaj gdzieś poczułam tą, to ukłucie wręcz, tak. Że, że to tędy powinnam iść. I, I szukaj tej odpowiedzi rzeczywiście w sobie, tych swoich najgłębszych uczuciach, tego, czego ty najgłębiej pragniesz, bo tam jest to już i w momencie, kiedy ty będziesz się wsłuchiwać w ten głos, ale zarazem nie zagłuszać też tego takim działaniem w panice, o tak. Bo takie. Rozwiązywanie problemów właśnie w panice, albo zmiana co, czegoś w panice, albo na, za wszelką siłę właśnie zrobienie czegoś tylko po to, żeby coś zrobić, bo nie możesz żyć w takiej właśnie w, w takiej sytuacji, kiedy coś jest nierozwiązane, gdzie jest coś niewiadome powoduje, że tak naprawdę możesz nie dotrzeć do tego, czego ty naprawdę chcesz zrobić, co ty naprawdę chcesz zrobić i do czego jesteś naprawdę wezwana i powołana w życiu. I to, co ja mówię, nie oznacza też tego, że ty nic nie będziesz robić, tylko leżeć. Wręcz przeciwnie. Kosztuj jak najwięcej rzeczy, działaj jak najwięcej, rób jak najwięcej, bo dzięki temu będziesz miała ogrom doświadczeń, i to te doświadczenia będą łączyć się z Twoimi emocjami, uczuciami i będą wskazywać Ci drogę. Dlatego tak, dawaj z siebie wszystko nawet. Czy tworząc, robiąc, rozmawiając, miłując właśnie świat i ludzi i wtedy świat w tej, w tej miłości szybko Tobie odpowie, da Ci to światło, postawi Ci też może ludzi na drodze, gdzie odkryjesz tą dalszą drogę swojego życia i będziesz miała to, to światło, którędy masz iść. Nie oznacza to też, że będzie to taka y, pewność, y, że Ty już nie będziesz miała lęku w podejmowaniu decyzji. Decyzje zawsze łączą się z takimi y, emocjami, y, Takiego też trudu, pewnego rodzaju niepewności, ale na pewno będziesz miała to światło, że to kwestia odwagi i podjęcia jakiejś zmiany we własnym życiu, czy jakiejś drogi we własnym życiu. Tak. Więc ta różnica jest taka, że żebyś nie działała w panice, nie podejmowała pochopnych decyzji, nie walczyła. Nie siliła się za wszelką cenę odpowiedzieć na pytanie, którym mam iść, jaki mam teraz cel sobie stawiać? Nie, nie. Odpuść, zrelaksuj się, ja bym to tak powiedziała. Ciesz się życiem, delektuj się życiem. Właśnie przyjmuj życie takie, jakie ono jest dziś, nawet jeżeli niesie ze sobą problem, trudność czy jakiś brak, może nawet jakąś niepewność. Ta tajemniczość życia jest bardzo kobieca. Kiedyś mówiłam Wam o tych różnicach między kobietą a mężczyzną, gdzie ten mężczyzna wszystko by chciał odkryć, zbadać, przekalkulować, policzyć, żeby wiedzieć. Natomiast kobieta jest tą, która w swojej intuicji, w ciemności, jak kot, który też jest w minusie, po prostu widzi rzeczy w sposób niepoliczalny. I, i przyjdzie to światło, jeżeli. Będziesz z taką miłością żyć w procesie życia tu i teraz i przyjmować to życie jako dar, taki, jaki jest dziś. I zapraszam Cię do działania takiego kobiecego działania, czyli próbowania wielu rzeczy, działania z miłością, czyli na 100%, czyli dawania z siebie. W tym, co robisz, wszystkiego, bo to jest pasja. Pasja to dawać z siebie wszystko w miłości. I ta pasja przyjdzie wtedy do ciebie, kiedy ty będziesz w tym, co robisz w życiu, dawała serce. I wtedy odkryjesz, gdzie to serce uderza najmocniej, co ty chcesz. I tego Tobie życzę. I to na pewno się stanie, jeżeli pozwolisz sobie na to, żeby może właśnie nawet coś stracić, żeby przez jakiś czas się nic nie działo w twoim życiu nowego. Ale słuchaj, słuchaj tego, co świat będzie mówił do ciebie, co, co świat tobie da, i pozwól, żeby to świat przyniósł tobie tę odpowiedź w czasie. Na tym zakończę mój krótki filmik. Zapraszam do polubień. Oczywiście do subskrybowania mojego kanału. Kanału dla kobiet. I też zapraszam kobiety na moją grupę na Facebooku. Kobieta pełna łaski. Pa!